16 grudzień 86. Uświadomienie sobie tego, co mi ofiarowałeś, zajęło mi cały dzień. Dziwię się, jak mogłam to tak po prostu zaakceptować, nie zastanawiając się nad tym, co mi ofiarowujesz. Chciałabym Ci podziękować, mój Panie. Pokój niech będzie z Tobą. Czy zaczynasz uświadamiać sobie wagę tego? Bardzo powoli, tak, ale ja nie zasługuję na podobną łaskę. Powinnaś zdobyć mądrość, jednak nie zniechęcaj się, nauczę Cię, jak na nią zasłużyć. Jesteś w moim świetle, a ponieważ jesteś w moim świetle, nauczysz się. Posłuchaj mojego głosu, ja jestem Jezusem Chrystusem i Twoim nauczycielem. Nauczyłem Cię współpracować z Duchem Świętym. Nauczyłem Cię kochać mnie. Wylałem na Ciebie moje dzieła, abyś mogła mnie zrozumieć. Ja jestem siłą. Otrzymasz siłę, aby stanąć wobec cyklicznych prześladowców, dziecko. To mnie przestraszyło, ponieważ ton Jezusa stał się nagle poważny i smutny. Bóg wydawał się trochę smutny. Dlaczego? 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 Ponieważ wielu nie wierzy, że ja działam również w taki sposób. Niektórzy nie wierzą we mnie w ogóle. Córko, muszę Cię uprzedzić. Bóg mówił tonem ojcowskim i poufałym. Mówię Ci to, abyś była przygotowana i czujna wobec tych ludzi, bo oni są głusi i ślepi. Zamknęli swe serce. Będą chcieli usprawiedliwić swoje zdanie, mówiąc Ci, że to nie pochodzi ode mnie, lecz z Twojej wyobraźni. Będą Cię karmić zatrutymi teoriami. Znajdą środki, aby wykazywać Ci, że się mylisz. Dadzą Ci do przeczytania swoje teorie. Zapowiedź się zrealizowała. Dadzą Ci do przeczytania swoje teorie, żeby Ci udowodnić, że się mylisz. Zatem uprzedzam Cię, córko. Nie pozwól się zniechęcać ludziom. Nie pozwól Twemu pokoleniu Cię zniszczyć. Panie, co ja będę mogła zrobić? Jedynie Ty możesz... Panie, co ja będę mogła zrobić? Jedynie Ty możesz, ochronisz mnie swą ręką. Będę blisko Ciebie cały czas. Nie czuj się opuszczona. Pouczę Cię, jak być silną i zwyciężysz wszystkich prześladowców. Przygotowuję Cię. Nakarmię Cię, abyś była nasycona. Przyjmij mój pokój i pozostań we mnie.